rozmawiałem z prezydentem Rafałem Zagrodzonem na czele. Niestety miał z nami zaśmiać również starosta powiatu tomaszowskiego, ale ponoć ma wystąpić solo. Z górę spotkamy się jeszcze w drugiej części naszego koncertu, tak jak każe tradycja. A my chcielibyśmy właśnie powitać Państwa bardzo serdecznie na 14. koncercie Serce na dłoni. Dzisiejszy koncert, drodzy Państwo, poprowadzą dla Państwa pani Iwona Mejzel i pan Tomasz Stonek. Drodzy Państwo, będziemy, mam nadzieję, bawili się dobrze, tak jak przy wszystkich poprzednich koncertach, tylko mamy nadzieję, że Państwo włączą się do zabawy, jeżeli będziecie mieli, będziecie znali te utwory. Mam nadzieję, że będziecie je Państwo śpiewali razem z nami. Za chwileczkę wystąpi przed nami reżyser i pani Emilii też, taki specjalny zespół. Zatytułowany to będzie Zabawy podwórkowe. Zabawy podwórkowe, ale zanim to nastąpi, chciałabym zaprosić na scenę przedstawiciela gospodarza tego obiektu, panią dyrektor Mariolę Przybylską. Ale oprócz pani Marioli Przybylskiej, dyrektora tego zespołu szkół, prosimy również na scenę prezesa TPD w Tomaszowie, pana Piotra Zimińskiego. Miło mi przywitać wszystkich Państwa w tej wyjątkowej scenerii. Cieszę się, że powiatowy zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaufał nam w tym roku i zechciał zorganizować ten wyjątkowy koncert tu w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica. Wyjątkowy, bo koncert 14 raz szczęśliwy, a wyjątkowy też dlatego, że łączy serca wszystkich Tomaszowian. Wyzwala nadzieję, wyzwala aktywność, jednocześnie służy szlachetnemu celowi darowania tego, co Państwo macie najlepsze, najważniejsze. Serdecznie witam wszystkich Państwa, witam aktorów, artystów, tych profesjonalnych i tych mniej profesjonalnych. Witam wspaniałą publiczność. No i cóż, życzę wspaniałej zabawy. Życzę Państwu wiele satysfakcji ze spełniania dziecięcych marzeń, wiele radości dzielenia się tym, co macie najpiękniejsze i najlepsze. Gratulując jednocześnie wspaniałego przedsięwzięcia, oddaję głos prezesowi powiatowego zarządu, zarządu powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, panu Piotrowi Zielińskiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już ludzi nam znajomych, którzy kibicują naszym poczynaniom, naszym działaniom na rzecz dzieci wymagających pomocy. Koncert na pewno będzie udany, życzymy przyjemnej zabawy, bo Państwo są fundatorami tych wakacji, które szykujemy naszym podopiecznym. Mimo fundatorów, których było stać na wyższe kwoty, to każda kwota 20-złotowa, którą Państwo raczyli wpłacić, w 100% przeznaczona jest na kolonie letnie dla tych właśnie dzieci. Uważam, że na początku wypadałoby wręczyć odznaczenie pani Iwonie Mejzel, odznaczenie przyznane przez prezesa zarządu głównego z Warszawy, pana Kołaka. Pani Iwona została odznaczona srebrną odznaką zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od lat występuje z nami. Zapraszam wiceprezes panią Jadwigę Brajer do pomocy. Dziękujemy. Jeszcze raz proszę Państwa o brawa, o wyrozumiałość dla artystów. Wszyscy występujący czasem mieli niewiele, ponieważ pracują, mają inne zajęcia, jednak znaleźli czas, żeby się z nami tutaj podzielić tym, co przygotowali. Stoi na stacji lotniczej. Miasto Tomaszów się nazywa. Ale jak już, jak się rozpędzi, jak zacznie Państwo, to jest wiersz Emilki też nie. I każdy z Państwa chyba wie, że logomotywą serc jest TPD. Przed Państwem zabawy podwórkowe w reżyserii Emilii też. Mam nadzieję, że jako Tomaszów kiedyś zaczniemy naprawdę gnać. Emilia też. Prosimy o brawa, bo one są bardzo, bardzo skrępowane. Powróćmy jak za dawnych lat, za czarowanie.
wam do cholery te zaszczyty, te ordery, prawdy, gale i TV. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzyska, ani chleba.
zjeżdżacie, a my jako publiczność dziękujemy bardzo i przedstawiamy tych, którzy brali udział w tej wycieczce. Są to Andrzej Więckowski jako naczelnik Kościuszko, Sławomir Szewczyk jako starosta w swojej roli, Tomasz Kumek jako prezydent, Ela Krawczyk jako panna, Leon Karmat jako niedźwiedź, Mirosław Zieliński w krótkich spodniach ze zgrabnymi nogami jako maszynista oraz dzieci Barbara Kościsna, Ewa Adamska, Urszula Wulasmak, Krystyna Michalak, Jola Szostorowska i Wanda Rybak. Konrad Jagodziński to ten człowiek, który śpiewał specjalnie dla państwa. Natomiast myślałem, że jeszcze chór został. Henryk Lis akompaniował, drodzy państwo. Dziękujemy mu za to bardzo i tym dziewczynkom z chóru. Zapraszamy na kolejny występ, czyli teraz przed nami co? A przed nami teraz finalista Idola sprzed kilku lat, ale dobrze go wszyscy zapamiętaliśmy. Nasz tomaszowski przedstawiciel, Paweł Nowak, w piosence z repertuaru Piaska. Chodź, przytul, przebacz. Byłem prawdy, choć niecałe. Już siebie nie poznaję. Między nami oszalałem, więc nie próbuj mnie już bardziej. Nie chcę czekać. To czekanie nie ma granic. Albo chodź przytul mnie, albo odejdź i przebacz. I niech stanie się to tu i teraz.
piąteczkę, spod i ten zespół, który zawsze Państwo mile wspominacie i o którym zawsze później się mówi po występie. Jest to zespół Elita, więc zapraszamy Elitę i jak zwykle prosimy Państwa o brawa, żebyście się troszeczkę rozruszali, żebyśmy się zaczęli bawić wszyscy razem. Prawda, Pani Rano? Tak jest. Tak jest. Elita. Thank you.
Państwo, że to zespół, który zbierze największe brawa, więc musimy ich przedstawić jeszcze raz w Państwa wystąpieniu. Sławomir Szewczyk, wicestarosta powiatu tomaszewskiego i Sylwia Rutkowska. Z niesamowitym wdziękiem Bożena Kowalczyk i Zenon Chojnacki, wójt gminy Inowic. Renata Jaśkiewicz i Andrzej Jaśkiewicz. Joanna Żelazek i Grzegorz Bocian. Tu, drodzy Państwo, przygotował ktoś ten istotny element. Opracowanie choreograficzne i artystyczne Monika Saktura, instruktorka Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Sukienki dla tancerek uszyła firma Preska pani Karoliny Legierskiej. To ja jeszcze dodam, że oprawę multimedialną naszego koncertu zapewniają uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 pod dowództwem pana Jacka Dziubińskiego. A ja powiem, że dzisiejszy koncert nagłaśnia mój osobisty kolega Grzegorz Przydło. Brawo! Brawo, brawo, brawo panie Grzegorzu. Lunia Ołubek, koleżanka, sąsiadka, człowiek, orkiestra, jutro występuje, powiem Państwu tak po cichutku w Oświęcimiu, prosiła, żeby jej tak za bardzo nie reklamować. Ale ja mam nadzieję, że Państwo ją powitacie brawami. Ona wystąpi razem ze swoją koleżanką Basią Skawińską i trochę się obawiają, bo Krysia Wilk, która jest prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ponoć bardzo surowo jej ocenia i jest na widowni. Jeżeli Państwo moglibyście powitać moje młodsze koleżanki brawami, bardzo bym o to prosił. Kochanki, czy dla męża, czy dla kochanka najrozkoszniejsza niespodzianka. Róże świeże, groszek pachnący, fiołki leśne, biała konwalia, hiacynty, lilie, narcyzy, goździki. Kwiaciareczkę pocałować. Jak ta bestia we mnie zbawia, jak tę cnotę we mnie zabił, ja płakałam, głupia byłam, ja myślałam, że zgrzeszyłam. Stało się to tuż przed wschodem, gdzieś za miastem, pod ogrodem. Nie płacz, szeptał. Ty, smarkata, pachną nam wszystkie kwiaty świata. Róże świeże, groszek pachnący, fiołki leśne, biała konwalia, hiacynty, lilie, narcyzy, gościki. Jeden bukiet rozkoszy dzikiej, tylko brać, tylko całować i ust grzesznych. Nie żałować. Najpierw do mnie co dzień chodził, potem bujał, potem zwodził, potem z oczu go straciłam, wreszcie z inną zobaczyłam. I ja myślałam, że oszaleję, że mnie nagła krew zaleje, rzucić mnie dla jakiejś tam kleby? Więc jak nie zacznę rwać na strzępy, róże, psiot, krew, groszek, cholera, fiołki drańskie, białą konwalię, hiacynty, lilie, narcyzy, gościki, jej w gębę brać, nawet mordować za to, że inną śmiał całować.
już go trzeci miesiąc nie ma, bo z tą inną sztabę trzyma. Z nią się pieści, z nią się bawi, a ja czekam, że się zjawi. Tylko nie wiem, jak go przywitać. Czy w gębę dać, czy zapytać? Kochasz jeszcze, moje kochanie? Bo bez ciebie cóż mi zostanie? Róże świeże, groszek palący, fiołki leśne, biała konwalia, hiacynty, lilie, narcyzy, gościki, chyba martwe nieśmiertelniki, chyba kwiat na moim grobie. Ach, mój miły, weź go sobie. Musi wrócić. Wróci. Wróci. Znów mi się w ramiona rzuci. Znów jak dam, dawniej mnie odwiedzi. Potem dam na zapowiedzi. A jak będzie nasze wesele, w sercu zagra radości wiele. I najsłodsze kwiaty na świecie będę miała w ślubnym bukiecie. Róże świeże. Groszek pachnący, fiołki leśne, białą konwalię, hiacynty, lilie, narcyzy, gościki. I do tańca, i do muzyki. Grać mi, grać, nie żałować. Ty mnie, mój miły, w tańce prowadź.